Witajcie drodzy słuchacze, przy mikrofonie Dominika i dzisiaj zaczynamy nowy cykl na kanale, czyli biografię fantastycznych Polek i Polaków. Będziemy tu przedstawiać sylwetki naszych wspaniałych rodaków, o których pamięta świat, a którzy w Polsce są trochę lub całkiem zapomniani. Zaczniemy od Karoliny Lantz-Korońskiej. Karolina Lantz-Korońska z wykształcenia była historykiem sztuki i historykiem, a z wyboru Polką i bardzo pozytywną patriotką. Na świat przyszła 11 sierpnia 1898 roku. Jej pełne imiona i nazwisko brzmią, uwaga, Karolina, Maria, Adelaida, Franciszka, Ksawera, Małgorzata, Edina, hrabianka Lantz-Korońska, Herbuzadora. Urodziła się w Austrii, a jej ojcem był Karol Lantz-Koroński. Być może i o nim kiedyś opowiemy lub napiszemy. To właśnie jemu Karolina zawdzięcza patriotyczne wychowanie, studia, pracę i drogę życiową. Dzieciństwo i młodość spędziła we Wiedniu, gdzie kształciła się aż do uzyskania stopnia doktora na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po studiach przeniosła się do Rzymu i tam spędziła kilka kolejnych lat życia. W 1933 roku zmarł jej ojciec i na Karolinę spadło zadanie zarządzania majątkami rodzinnymi w Małopolsce. W 1935 roku przeniosła się do Lwowa i na miejscowym uniwersytecie habilitowała się i rozpoczęła pracę jako pierwsza w historii tej uczelni kobieta docent. Okupacja jednak przerwała jej rozwijającą się karierę. Karolina Lantz-Korońska przystąpiła do konspiracji. Po kilku miesiącach przeszła do niemieckiej strefy okupacyjnej i znalazła zatrudnienie w Radzie Głównej Opiekuńczej. W 1942 roku z ramienia tej instytucji znalazła się znów we Lwowie. Kilka miesięcy później została aresztowana i po pobycie w kilku więzieniach ostatecznie w 1943 roku znalazła się w obozie w Ravensbrück, z którego wyszła dopiero w kwietniu 1945 roku. Po uwolnieniu wyjechała do Włoch i przyłączyła się do drugiego korpusu generała Andersa. Po wojnie wraz z kilkoma działaczami emigracyjnymi założyła w Rzymie Polski Instytut Historyczny. Zajmował się on głównie publikacjami dotyczącymi Polski. W 1960 roku powstał Fundusz imienia Karola Lantz-Korońskiego, a w 1967 roku został on przekształcony w Fundację imienia Lantz-Korońskich. Fundacja postawiła sobie za cel wspieranie polskiej nauki i kultury na obczyźnie, przyznawanie stypendiów dla studentów, publikowanie prac poświęconych historii Polski. W czasach PRL Lantz-Korońską skazano na zapomnienie w kraju. Jednym z najważniejszych momentów jej życia był rok 1994. Wtedy to wszystkie zbiory Lantz-Korońskich, a była ich jedyną spadkobierczynią, przekazała Polsce. Kolekcja liczyła gigantyczną ilość przedmiotów. Tworzona była przez 200 lat. Część z nich otrzymały m.in. Wawel, Biblioteka Jagiellońska i Zamek Królewski w Warszawie. Do licznych zasług Karoliny Lantz-Korońskiej należy także odważne świadectwo prawdy na temat zbrodni dokonanej na profesorach lwowskich w lipcu 1941 roku. Na skutek niezwykłego zbiegu okoliczności prawda na temat morderstwa została Karolinie Lantz-Korońskiej ujawniona przez przesłuchującego ją szefa lwowskiego gestapo Hansa Krugera, który to osobiście bił aresztowanych profesorów na kilka godzin przed egzekucją. Karolina Lantz-Korońska zmarła w Rzymie 25 sierpnia 2002 roku, czyli żyła aż 104 lata. Urodziła się w wieku 19, a zmarła w 21. Po wojnie nie odwiedziła kraju ani razu. Przez całe życie pozostała niezamężna i bezdzietna. Jak sama mówiła, swoje życie i miłość ofiarowała ojczyźnie. Spoczywa w Rzymie. To już koniec naszego pierwszego podcastu. Dziękujemy za wysłuchanie i oczywiście jak zawsze zapraszamy do udostępniania, lajkowania i subskrybowania naszego kanału, tak abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia!